Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rok 1980 to był bardzo ciekawy rok. Myśmy rok wcześniej przyszli z żoną do pracy, do szkoły w Golątkowie, młodzi, pełni entuzjazmu. A tutaj w roku 80 tyle wydarzeń, budowa Solidarności, oczywiście również i w naszej szkole, w Zespole Szkół Rolniczych w Golątkowie tworzył się ten ruch, wiele osób było zainteresowanych tworzeniem Solidarności. No i zaczęliśmy organizować Solidarność. Przyjeżdżał, pamiętam, pan Kołakowski z Półtuska, przedstawiciel Solidarności Oświatowej, informował nas o zasadach przystąpienia. Stworzyliśmy Komisję Zakładową Solidarności. Liczyła ona może tak 30 kilka osób. Głównie nauczyciele, młodzi nauczyciele, ale też i pracownicy administracji, obsługi. Później ta komisja się trochę jeszcze rozrastała. I właściwie pracując w ramach Solidarności, no najpierw byliśmy takim może nawet typowym związkiem zawodowym, a więc troszczyliśmy się o sprawy pracownicze, o prawa pracownicze, występowaliśmy w stosunku do dyrekcji, ujmując się za pracownikami, no ale później z biegiem czasu coraz bardziej ten związek stawał się związkiem zaangażowanym w całe życie społeczno-polityczne kraju. Pamiętam, bardzo istotny dzień, to był taki powszechny dzień strajku w marcu 1981 roku. To było skutkiem pobicia Bartoszcze i Rulewskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. To był ten pamiętny dzień, kiedy rzeczywiście ludzie byli absolutnie zbulwersowani, podminowani, gotowi do wszelkich protestów. Myśmy w szkole uprzedzano nas, że absolutnie w szkole protestu być nie może. Natomiast myśmy zrobili ten protest, szyliśmy całą noc opaski biało-czerwone, pamiętam, w trójkę w naszym domu. I ten protest miał taki wielki wydźwięk. Szczególnie ważne było, że informowaliśmy uczniów. To uczniowie szkoły średniej, więc niektórzy już dorośli. Przecież maturzyści to 19 lat, ci, którzy byli w czwartej klasie 18 lat, więc oni też bardzo to przeżywali i nas wspierali, to trzeba jasno powiedzieć. Ale później z biegiem czasu, ten rok 81, powiew wolności, wielki oddech, niestety później kończył się fatalnie. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia spowodowało zaprzestanie tej wiosny wolności. Co prawda, my byliśmy tak bardzo mocno na zapleczu środków politycznych i nikt nie był internowany, ale wiadomo, ferie przymusowe, szkoła zamknięta na kilka tygodni. Przyjechał ktoś z UB, zabrał dokumentację. Na szczęście kilka dokumentów udało mi się wcześniej zachować. Pieczątki, pieniądze składkowe i właściwie to trochę był taki cios dla mnie osobiście, to ja wtedy myślałem, że no to już jest koniec kolejnej próby wolności. Trochę jednak panowała apatia, ale jak się okazało po wielu latach te wszystkie wysiłki i ten pesymizm był niepotrzebny. Odzyskaliśmy wolność, ale jeszcze trzeba było na nią czekać kolejne 10 lat. Przytoczymy wspomnienia nieżyjących już działaczy Półtuskiej Solidarności. Pani Wiesława Stryjek pracowała wtedy w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego Pełta i tak wspomina pierwszy dzień stanu wojennego. Dzień 13 grudnia 1981 roku był dla mnie szczególny. Imieniny, które obchodzę 9 grudnia, wypadały we środę. Tego dnia w naszej siedzibie oddziału mieliśmy spotkanie z prawnikami. Swoje świętowanie przełożyłam na sobotę. Był to 12 grudnia. Sobota u mnie była wyjątkowo radosna. Spotkanie, rodzina, przyjaciele. Po wyjściu gości zostałam sama ze stertą naczyń do zmywania w
pewnym momencie gwałtownie podskoczyłam na dźwięk głośnego stukania w moje okno. Wystraszona podeszłam bliżej i zobaczyłam kolegów z Polamu. Trochę strachu na myśl, co ich sprowadza do mnie o tak późnej porze. Ale zmroziły mnie dopiero ich słowa. Pani się ubierze, szeryfu, aresztowany, musimy zadzwonić do regionu. Musimy szybko interweniować. O aresztowaniu powiadomiła ich żona, Urszula Orbańska. Prawdy dowiedziałam się dopiero od swojego sąsiada, przyjaciela domu, Włodka Bogdanowicza. O tym, że został ogłoszony stan wojenny, usłyszał na rannej mszy w kościele. To on niezwłocznie powiadomił sąsiadów. Była to dla mnie tragedia. Włodek, kierując się troską o moją osobę, namówił mnie do tego, żeby w pierwszych godzinach stanu wojennego wyjść z domu. Tak zrobiłam. Po powrocie zadzwoniłam do mojej mamy. Na pytanie, co słychać? Nie wiemy, co robić. Liliana aresztowana. Bezradność udzielała się wszystkim, a szczególnie najbliższej rodzinie. Z niepokojem czekałam, co ze mną. Nie mogłam panikować, tylko czekać na rozwój wypadków. Około godziny 17 dostałam telefon od dyżurnego milicji w sprawie zdjęcia z naszej tablicy ogłoszeń mieszczącej się na zewnątrz oddziału wszystkich znajdujących się tam materiałów solidarnościowych. Dla mnie to było nie polecenie, ale informacja, że tę noc będę spała w swoim domu. O niewiadome jutro będę martwić się potem. Poprosiłam swojego sąsiada i przyjaciela, by poszedł ze mną i pomógł mi. Jeszcze wtedy tak naprawdę nie wiedziałam w czym. Na wszelki wypadek wzięliśmy torby. Okazja się może nie powtórzyć. Zebrałam wszystko z gabloty, a Włodek metodycznie pakował w tym czasie do torby pieczątki, gazety, ulotki, informacje o komisjach i książki przez bezpiekę uznane za nielegalne i szkodliwe dla społeczeństwa. Wyszliśmy pełni lęku i obaw. Czy doniesiemy szczęśliwie ten skarb? Miałam wrażenie, że robię coś niebywałego, że jak to się już wszystko skończy, to wszyscy nam podziękują za uratowanie naszego solidarnościowego dobytku. Żeby dojść do domu, musieliśmy minąć budynek komendy milicji. Kolejny stres. My obładowani, a w każdej chwili w drzwiach może ukazać się funkcjonariusz. Nigdzie nie było żywego ducha. Słyszeliśmy tylko skrzypienie śniegu pod butami. Książki stały się problemem. Gdzie je schować? Jak ich nie stracić? W tym dniu do moich drzwi zapukał jeszcze ktoś. Ktoś, kto zaproponował skrytkę. Wspaniałą, bo w kościele. Emocje opadły. Problemem stał się bezpieczny transport skarbu do skrytki, z której, jak nam się wydawało, odbierzemy depozyt nietknięty. Niestety. Otóż osoba, która miała przechowywać nasze skarby, udostępniła je zapalonej do czynów młodzieży. Nigdy więcej nie zobaczyłam choćby jednej książki. Wiadomo było, że książki są z naszego oddziału, bo osobiście przykładałam pieczątkę. Region Mazowsze, oddział Punktów.